Widziałam taki bardzo ładny dom
i każdy budują piękny dom. Porównanie na nasze kryzys jest inaczej, ale tutaj ja szanuję, bo każdy kryzys ma swoje czytania. A u nas kryzys, nasz kryzys jest, że jeżeli buduje, kryzys nazywa, że nie ma nic, ani do jedzenia, ani do czytania, ani do budowania, no, ale nie chcę porównać, ale tu jest każdy czerpienie do człowieka, ma swoje czytanie. Jeśli idzie o życie tamtych ludzi, to myśmy wylądowali w stolicy Jaundę i do biskupa się jedzie 300 km, 15 km drogą taką jak u nas asfaltowe, a później jeden kurz. I byłem bardzo ciekawy, jak tam ludzie mają w domach. Jadąc po drodze, mija się takie bardzo skromne domki i poprosiłem kiedyś siostrę, jak byłem u nich, niech mnie siostra zawiezie do takiego domku, bo chciałem zobaczyć, jakie są tam meble, jakie jest tam wyposażenie, więc nie ma tam ani lodówki. Największym problemem w Afryce jest problem wody. Są dwie pory, ale problem wody jest numer jeden, dlatego biskup Bosga ujął takie źródło i tam, gdzie ludzie mieszkają w Dimako, w Dumę, to mogą sobie tej wody przynieść, bo się leje dzień i noc, ale byłem z siostrą przy takich studniach, co jest studnia otwarta tylko na 2 godziny. Ludzie sobie przyjdą, nabiorą wody, niosą na głowie 3-4 kilometry, więc problem wody jest pewnie ważny. I te misyjne zamiary biskupa Jana, sióstr, które tam pracują, mają tą szansę działania dzięki tak zwanej adopcji serca. Są na świecie ludzie i w Polsce, którzy biorą w opiekę takie jedno dziecko, wysyłają parę groszy i dzięki temu 4000 dzieci jest objętych nauczaniem w szkołach katolickich, które są na terenie diecezji biskupa Jana. Bardzo chciałem podziękować czcigodnemu księdzu proboszczowi za to, że stworzył tą szansę, żebym tutaj mógł być siostrą. Siostra mogłaby jeszcze na wiele pytań odpowiadać. Ja dla księży profesorów katechetu zostawiłem płytki. Będzie tam można na religii pooglądać. Stąd jest misjonarka siostra Lucjana Rapała. Pięknie tam pracuje. Z siostrą Jacqueline się znają. Dziękujemy księdzu proboszczowi, ponieważ czas nas nagli, więc jeszcze słowo od siostry dla proboszczów. Sam Panie, to jeszcze dziękuję. Dziękować księdzu proboszczowi i ksiądz Fina, bo mam możliwość dzielić, co ja dostałam do naszych misjonarzy. Dzięki misjonarzy ja jestem w Kościele. Dzięki pojechali tam, spędzili życie bardzo na takich warunkach, które jest naprawdę trudne warunki, ale są naprawdę owoce są. I zapraszamy Wam do nas na Afryce i czekamy na nowe misjonarze. To jest na szczerze, na takiej okazji uroczystość do Matka Boża Królowa Polski. Przed Matką Bożą wiem, że będziemy na swoją opieką i wiem, że wszystko będzie dobrze i dziękuję za wszystko.
Dziękuję.